No dobrze, słuchajcie. Zobaczcie. Widzicie to tam? O, z tyłu. Wyżej. A to nie widać. I jeszcze, o, tak. Teraz jest. Tak. Wybieramy się właśnie z Magdą. Będziemy nagrywać dla Was propozycje świątecznych stylizacji z mango. Cekinki. Tak, zobaczymy, co uda nam się tam ciekawego wybrać. Dzisiaj zrobimy to na takiej zasadzie, że ja nie będę ubierać Magdy, a Magda mnie. Natomiast wybierzemy same dla siebie stylizacje, które najbardziej nam się podobają i w których czułybyśmy się w sumie najlepiej właśnie w takim okresie świątecznym. Więc idziemy, Magda, jesteś ciekawa, pewnie tak, co tam znajdziemy. Tak, ja słuchajcie, nie bywam za często w mango, więc już idziemy, bo tam są cekinki, więc ja też idę. A zresztą, zresztą wy prosiliście, żeby było mango, więc mango na specjalne życzenie dla Was jest. Lecimy! Słuchajcie, spotkałam tutaj gotową panią na Christmas party. Zapraszam serdecznie. A, zobaczcie, jaka błyskotka. Pięknie wyglądasz. Słuchaj, powiem tak. Kocham te spodnie. Są absolutnie przepiękne. Naprawdę, słuchajcie, aż tutaj wyjdę sobie. Poczekaj, piękne są. A weź się tak poruszaj, żeby wiesz. Tak, słuchajcie, one są trochę na mnie za duże, bo to jest rozmiar 38, a jest dla mnie 36. Aha. Ja powinnam mieć 36, ale nie mam takiego rozmiaru. Wzięłam ten rozmiar większy. One są fajne, bo są takie, zobaczcie, elastyczne. Aha, faktycznie. Więc jakby były rozmiar mniejszy, to by super się układało. To by z nimi wyszła. Nie wiem, czy wiecie, ale w tym roku, w tym sezonie nosimy właśnie cekiny z fajnymi swetrami. I zobaczycie takie luki wszędzie. Mhm. A ja kocham takie luki i noszę je od lat na święta. Ja wiem, super, że ja się nie pokazuję w święta na moim kanale, w mediach społecznościowych, ale gdybyście byli ze mną w domu, to byście tak właśnie mnie zobaczyli. Fajny, duży, sweter i do tego cekiny. Zobaczcie, przepiękne połączenie. Jest nieoczywiste. Pokażę Ci jeszcze całą. Szeroki sweter, błyszczące spodnie, bodki w kolorze swetra. W ogóle taka jasna stylizacja. Pięknie bardzo wyglądasz. Fajna. W ogóle tak mi się kojarzy właśnie z takimi świętami. To taka śnieżynka jesteś. Nie się rabinie, ale pierwszy dzień świąt ja właśnie pewnie bym się tak ubrała. Wygodnie, miękki sweter, ciepły. W ogóle muszę Wam też powiedzieć, że jeśli szukacie swetrów, które mają wełnę i dobre składy, przyjdźcie do Mango. Mhm. Nie wiem, czy Ty sprawdziłaś. Sprawdzałam. Ale no właśnie. Zaskoczenie pozytywne, naprawdę. Dobra cena, wełna w składzie i fajne fasony. Sweter, cekiny. Pięknie wyglądasz. Będę już gotowa na święta. Zapraszamy. A teraz, moi drodzy, zobaczycie Magdę w stylizacji świątecznej, którą sobie sama wybrała. Czekaj, trzymamy tu. Tak, ja już mogę się pokazać, bo mnie widzieliście. Magda postawiła na ciemniejsze odcienie. Tak, ale też musiały być cekiny. Słuchajcie, grudzień to jest idealna pora na cekiny. Nie ma lepszego czasu w roku, chociaż ja bym nie pogardziła całorocznie cekinami. Natomiast tutaj one się nie kojarzą w grudniu z kiczem, z przesadą. Tak. Można, więc ja bym cała w cekinie wskoczyła. Niestety nie było spodni do tej marynarki. Natomiast powiem Wam, że ta marynarka jest bardzo ciekawa. Ona jest, mam nadzieję, że odcień w aparacie jest oddany. On tak, jest taki czekoladowy, właśnie, brązowy. Opalizująca, no wygląda przepięknie. I wiecie co, ona jest z paskiem. Można ją śmiało nosić jako taką zwykłą narzutkę, bo ona jest taka lejąca się. Ja co prawda dobrałabym tutaj taką koszulkę na ramionczkach, żeby wiecie, tylko się schować pod nią, natomiast żeby marynarka tu grała pierwsze skrzypce. Ale nie znalazłam w asortymencie, więc wzięłam taką zwykłą z krótkim rękawkiem. Na przykład fajnie by wyglądała tutaj jedwabna koszulka. Oj tak, oj, to by w ogóle było. I do tego wzięłam, nie wiem czy to widać, woskowane spodnie. Myślałam, widać. One... Okej, okay, dobra. I oczywiście kowbojki, w których się już zakochałam. Świetne są te kowbojki. I czarna torebeczka. I czarna torebka. Żeby schować najpotrzebniejsze rzeczy. Takie. No i super. I tak Magda będzie wyglądała swoje święta. Tak jest.
Super, bardzo podoba mi się też ta stylizacja. Ja też bym postawiła na cekiny. No zresztą widzicie mnie w lustrze. Sama postawiłam na cekiny, tak, i sama się w nie ubrałam. No bo święta to jednak no, jest taki czas, że można. Zupełnie. Tego światła, słońca jest mało, to warto, żeby wiecie, takie cekinki odbijały. Tak jest. Światło. No dobrze. Dajcie znać, jak wam się podoba. Jak wam się podoba i która wersja wam się podoba najbardziej. No dobrze, jesteśmy po nagrywkach z Mango. Magda, zacznijmy może od świątecznych kolekcji. Czy podobały ci się świąteczne kolekcje w Mango? I co myślisz? Mały wybór. Mhm. Był mały wybór. Szczerze mówiąc, ta marynarka, którą wam pokazałam, ja myślałam, że ona będzie miała taką sztywną formę, wiecie, taką pudełkową, wiesz, co mi chodzi, taki konkretny, solidny fason. No była bardziej taką lejącą narzutką. Nie było dużego wyboru. Na pewno można coś znaleźć, bo są przepięknie wykończone koszule, takie jasne, takie właśnie świąteczne. Jest duży wybór spodni, natomiast takich, wiecie, typowo świątecznych czy cekinowych dla mnie, bo mi się tak święta kojarzą, nie było dużo. Można było coś wybrać, ale nie był wybór duży, natomiast ja ze swojego jestem zadowolona, bo chętnie bym taką narzutkę przytuliła. Ja myślę, że tak, no ja w ogóle myślę, że jak uderzymy do Zary w kierunku cekinów, to przepadniemy tam, ale ja jestem, i tak jak Magda, nie ma dużego wyboru, jeśli chodzi o kolekcje świąteczne, taki wybór rzeczy na święta, ale myślę, że spokojnie coś dla siebie znajdziecie. Także jeśli potrzebujecie jakiejś właśnie stylizacji, jakichś elementów stylizacji na święta, to tak, idźcie do Mango, bo są dobre ceny, całkiem fajne jakościowo materiały i myślę, że spokojnie coś znajdziecie. Magda, dziękuję ci za dziś. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Nie.